Cześć! W tym odcinku pokażę, co zrobić, jeśli Twój komputer albo inne urządzenia nie widzą sieci Wi-Fi z Fanboxa 6. Zapraszam! Na początku upewnijmy się, że mamy włączone Wi-Fi zarówno w swoim urządzeniu, jak i w Fanboxie. W Fanboxie będzie to świecąca na pomarańczowo dioda Wi-Fi. Jeśli Wi-Fi na obu urządzeniach jest włączone, a mimo to nie widać sieci Wi-Fi z Fanboxa, to rozwiązaniem jest aktualizacja sterownika karty sieci bezprzewodowej. Ten dotychczasowy najprawdopodobniej nie wspiera nowego standardu Wi-Fi 6, czyli 802.11ax. Aby to zrobić, w pierwszej kolejności podłącz komputer do Fanboxa przewodem, a następnie sprawdź, jak nazywa się Twoja karta Wi-Fi. W komputerze wejdź do ustawień i wybierz sieć i internet. Kliknij Wi-Fi, a następnie właściwości sprzętu. Zapamiętaj ją. Teraz w lewym dolnym rogu ekranu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Menedżer urządzeń. Rozwiń karty sieciowe i odszukaj na liście zapamiętaną kartę. Teraz kliknij na nią prawym przyciskiem myszy, wybierz Aktualizuj sterownik, a następnie wyszukaj automatycznie sterowniki. Jeśli Windows nie znajdzie nowszego sterownika, zaproponuję wyszukiwanie go przez Windows Update. Kliknij tę opcję, a następnie sprawdź aktualizację. Jeśli aktualizacja będzie dostępna, to pobierze i zainstaluje się automatycznie. Jeśli mimo wykonanych tych wszystkich czynności nadal nie zobaczysz sieci Wi-Fi, to sprawdź, czy jest sterownik na stronie producenta urządzenia. Być może Windows Update go nie znalazł. Jeśli taki sterownik jest dostępny, to pobierz go i zainstaluj. A co, jeśli dla Twojej karty bezprzewodowej nie ma aktualnych sterowników lub mimo aktualizacji nie udało Ci się rozwiązać problemu? Jest na to sposób. Wystarczy, że wyłączysz standard Wi-Fi 6 w Fanboxie. Będziesz wtedy mógł korzystać z urządzeń, które tego standardu nie obsługują. O tym, jak zmienić ustawienia Wi-Fi w Fanboxie, dowiesz się z innego odcinka. Link do niego znajdziesz tutaj i w opisie pod filmem. A w tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.